Jerzy Mistrzyński. Time out. Zaczynamy. Dużo miejsca poświęca się tamtemu wydarzeniu. Daszek, świetna, piękna bramka Michała Daszka, który w półfinale Pucharu Polski tutaj dzielił, rządził na boisku, ale wtedy lepsi byli Kielczani. A, Michał udowadniał wielokrotnie, że on tutaj w hali... Ja starał się minąć Turnata. Daszek, tu jest środka, fantastycznie, no Michał Daszek po prostu to ma. Tak, dużo szukał tej gry w powietrzu. Bo czasami po takich akcjach... Jeszcze raz Węgier, Michał Daszek stara się odwrócić i to jest karny oraz kara. Ten chłopak się tam odnajduje, grając przeciwko naprawdę doskonałym defensorom. On... Indegija, Daszek, Daszek! Wspaniale. Trzeci raz w tym meczu. I Daszek rusza z akcją drużyna wicemistrzów kraju. Indegija. Indegija, Daszek! I to Wisła zdobyła pierwszą bramkę po przerwie. No i wykorzystali teraz nawciarze fakt, że po rzucie Igor Karacic został za plecami obrońców. Starał się jak najszybciej. Teraz także brat Marcin z trybun. No nie, tak? Krzyśka Lijewskiego się nie ogrywa w obronie. Może każdego innego. Jeżeli nie wierzyli zawodnicy Sabaterzy, tutaj mogą wygrać w hali Legionów. To teraz z pewnością tak jest. Są na prowadzeniu 9 minut i 1 sekunda do końca. Tym razem podanie dobrze wymierzone przez Krajewskiego i to należy podkreślić. Tak. Tam szykują tutaj... Ale aktos. Piękna wrzutka! 1 na 1, sporo miejsca, wysunięty obrońca i tu już Vlad Kulesz nie poradził sobie z tą dynamiką. To nie ma mowy o tym, żeby była tutaj jakaś celowość zachowania reprezentanta Polski. Gdzie? No i dużo w tym prawdy w słowach szkoleniowca Łomży Wiwe Kielce, ale wróćmy do Kielc. Piłka przechwycona i zobaczmy, będzie trafienie czy nie. Daszek i jest remis po 24. A wykonawcy, którzy tutaj nie złożyli broni, którzy wciąż chcą walczyć o pełną pulę. I znów na tablicy wyników stan remisowy i niewiele ponad 9 minut do końca meczu. Mindek Kosićko, zgubiona piłka, Krajewski i teraz Daszek przed szansą, aby Orlen Wisła wyszła na prowadzenie i tak właśnie się dzieje. Michał Daszek. Jego kolega z reprezentacji, Adam Morawski. Mory to bardzo skuteczny. Gdzieś poprzeczka Sita. I taki moment tak, że widzimy, że Sita ten element rzutowy, jeżeli chodzi o moc, ma w tym sezonie Stefanowicza mniej niż na pewno się spodziewano. Bramkarza kończącego przygodę z Orlenem Wisłą. Mory to jest lepsze. Wciąż nie znajdują bramkarze Orlenu Wisły Płock recepty na dobrze wykonywane rzuty karne przez mistrzów Polski. A 1/3 wyniku to są te siódemki w drużynie Łomży Wiwe. 5 asyst, teraz podreperuje te statystyki na pewno, zagranie przechwycone. I Moryto w kontrataku, czy to się skończy trafieniem? Tak, bardzo inteligentny sposób. Jest chęci z jednej strony naprawdę olbrzymie. Dwa razy wspomniałeś o tym, że Morawski wyczuł Morytę, ale piłki nie odbił. Jak będzie teraz? Nie, nie do 3 razy sztuka, zupełnie inaczej zachował się. A ta piłka przez Lijewskiego, ale z błąd z drugiej linii. Lijewski do Karalioka, Moryto i jest 7-5. Wysoką cenę płaci teraz Płock za ten brak prasowej miłości. Krzysiek Lijewski pokazał to, z czego słynie i o czym też już mówiłem. Te jego wyjścia z obrony, wyczucie tempa, przecięcia albo zarobiony rzut karny. Moryto kontra Morawski, drugi pojedynek. I drugi raz lepszy zawodnik gospodarza. Doskonale. To jest kwestia chwili, bo przecież znają się tak fenomenalnie, że jak Angel Fernandez. No a my mamy kolejny pojedynek. Moryto kontra Morawski. 3 razy na plus rzucający. Moryto. Po raz 4. Pokazuje, że
tylko 100 bramek w jego wykonaniu to jest zdecydowanie za mało na zamknięcie sezonu. De Gea, dobrze ustawiony Krajewski i tym razem lepszy od Wolfa. Świetne krosowe podanie do Przemka. Miał czas skrzydłowy Orlenu Wisły Płock na to, aby zaatakować do środka miejsca, obserwować, co robi Andreas Wolf. No i samo zakończenie, perfekt. Też fenomenalnie z reprezentacji wiele razem. A teraz Wolf ze świetną interwencją, zatrzymany Przemysław Krajewski, rzut w pierwsze tempo. No jeżeli niemiecki bramki poziomy, to Płocczanom będzie dzisiaj trudno. Przemysław Krajewski. I w ogóle wykonany rzut karny na dwa tempa, cały czas obserwuje. Co robi w bramce Andreas Wolf? No ale chyba co najważniejsze dla nawciarzy. Kolejne trafienie znów. Na razie między nimi na remis. Szkoła Krajewskiego. 22 minuta. 12 do 10. Bardzo bliski wynik. Tak, to jest ten czas, który wykorzystuje zawodnik rzucający karny po pierwszym machnięciu. Obserwuje. Dwa razy teraz zawalił, ale może drużynie znowu dać skuteczny rzut karny, bo na razie ma trzy z rzędu strzelone po tym pierwszym pojedynku, ale naprzeciwko niego nie Wolf, tylko Kornecki. I w pierwsze tempo Krajewski, widać ile znaczył dla niego ten skuteczny rzut, bo jest remis, jest po 16. No a gdyby wcześniejsze te dwie próby Przemka do pustej bramy drogę, tak jak znajdowały po wielokroć, to wynik byłby na tablicy zupełnie inny. Ale szukają nawciarze, co mnie osobiście cieszy, bo widzimy bardzo wysoko. W normalnych sytuacjach trzeba im zaufać. Jest rzut karny. Krajewski. Oj, teraz ten rzut karny naprawdę waży. Tak jest, Krajewski kontra Wolf, popatrzmy. Nie w pierwsze tempo, Krajewski trafia. Wow, panie Przemku, cóż to był za rzut. Przeprasza jeszcze Tasa Wolfa, ale jakbyśmy siódma bramka obejrzeli tutaj ujęcie zza bramki, to ta piłka chyba zatrzesała. Przemysław. To mamy pierwsze zwycięstwo od 2011 roku. Z grybów karnych ono jest jeszcze przecież możliwe. Krajewski. Obok, ależ było blisko. Coś niesamowitego. Drodzy Państwo, 29-20. To jest fantastyczne podsumowanie tego sezonu. Czyli nie jest... zamykamy sezonu nie, jeszcze. Nie, jeszcze się nie skończył. To jest wspaniała święta pomina. Witam wszystkich fanów piłki ręcznej na kanale Time Out. Już tylko 5 dni zostało do pierwszej świętej wojny sezonu 21-22. W niedzielę w hali Legionów w Kielcach poznamy odpowiedź na pytanie, jaki dystans obecnie dzieli drużynę mistrza Polski od wicemistrza, a może okaże się, że różnica w poziomie sportowym wcale nie jest tak duża, jak twierdzą niektórzy kibice czy media. Ale jak mawiał klasyk, my tu gadu gadu, a parkiet i tak wszystko zweryfikuje sam. W dzisiejszym programie mam porównać obsadę prawego skrzydła w obu zespołach i powiem szczerze, że miałem mały problem przy realizacji tego programu. O ile w przypadku Kielc sprawa wydaje się jasna, bo trzeba będzie ocenić reprezentanta Polski Arka Morytę i reprezentanta Islandii Sigvaldi Gudjonssona, o tyle w przypadku Płocka już nie będzie tak łatwo, bo na tej pozycji występuje aż czterech zawodników, co nie jest standardem w piłce ręcznej. Są to trzej reprezentanci Polski, Michał Daszek, Przemek Krajewski i Krzysiek Komarzewski oraz Słoweniec Jan Jurecicz. Problem mój polega na tym, kogo z nich powinienem oceniać. I dlatego musiałem przyjąć jakieś założenia, być może mylne, ale coś musiałem założyć. I wydaje mi się, że kiedy na boisku będzie występował Dawid Fernandez, wtedy Daszek będzie grał na prawym skrzydle. Kiedy Fernandez zejdzie na ławkę, wtedy Daszek przesunie się na prawe rozegranie, a miejsce na prawym skrzydle zajmie Krajewski lub incydentalnie Komarzewski. W jednym z poprzednich programów obiecałem wyjaśnić obecność praworęcznego Krajewskiego na prawym skrzydle, co budzi u niektórych kibiców ogromne zdziwienie. Powszechnie wiadomo, że trener Sabate budował swój zespół pod kątem konfiguracji zespołu w grze defensywnej, na którą to w Płocku jest położony główny akcent. Krajewski grający w obronie na pozycji numer 2 z prawej strony boiska
jest filarem tej hybrydowej, ofensywnej defensywy, jaką preferuje trener Sabate. Jakby się uważnie przyjrzeć, to Krajewski jest tym graczem, który przerywa najwięcej ataków pozycyjnych przeciwnika, który notuje na najwięcej przechwytów, który inkasuje na swoje konto najwięcej fauli ataku, który jest także tym graczem, który bardzo często otwiera kontratak. Pozostali dwaj prawoskrzydłowi, Komarzewski i Jurecic, nie dają takiej jakości na dwójce w obronie, jak daje Krajewski. I to właśnie względy organizacji gry w defensywie wymuszają czasami jego obecność na prawym skrzydle. Bo co to oznacza ta hybrydowa, ofensywna obrona? Jest to chytry miks kilku systemów obronnych w jednym. Zawodnicy zaczynają bronić standardowo w systemie 6-0, po czym ciągle w tej samej akcji następuje płynna transformacja pomiędzy innymi systemami. Czy to 4-2, czy 5-1, czy 3-3, w zależności od sposobu poruszania się atakujących. I ta transformacja płynna między tymi systemami obronnymi trwa tak długo, aż nastąpi albo przerwanie akcji, albo przechwyt i kontratak. Jeśli przeciwnik wznawia swój atak pozycyjny, znowu zaczynamy od 6-0, a później przechodzimy do kolejnych systemów obronnych w zależności od sytuacji na boisku. Nie każdy zawodnik potrafi się odnaleźć w respektowaniu wszystkich zasad tej, można powiedzieć, skomplikowanej obrony i dlatego Krajewski jest tak bardzo ważnym graczem dla trenera Sabaty. Myślę, że w świętej wojnie Płock w większym wymiarze czasowym postawi na grę na prawym skrzydle przede wszystkim Daszka i Krajewskiego, a Komarzewski zanotuje być może jakieś krótkie epizody w grze. Byłoby dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, gdyby w wyjściowym składzie z Fernandezem na prawym rozegraniu na skrzydle wyszedł Komarzewski. Ponadto nie sądzę, żeby Jurecic był w składzie na ten mecz. Z danych statystycznych wynika, że Kielce trochę więcej korzystają z usług prawego skrzydła niż Płock, i myślę, że to wynika chyba z tego, że Kielce mają tych dwóch klasycznych prawoskrzydłowych, takich stabilnych graczy, natomiast Płock na tej pozycji jest bardzo mobilny. Bez wątpienia numerem jeden w Kielcach jest Arek Moryto na pozycji prawego skrzydła, który nie licząc rzutów karnych zdobył w tym sezonie 61 bramek w Superlize przy skuteczności 82%. I to jest najlepszy wynik ze wszystkich pozostałych skrzydłowych występujących w obydwu zespołach, bo Gud Jonsson zdobył 21 bramek na skuteczności 71%, Komarzewski 35 na skuteczności 75%, a Krajewski 12 na 78%. Jest jeszcze Daszek, który zdobył 37 bramek przy skuteczności 66%, ale gro tych bramek padło z pozycji rozgrywającego, bo w tym sezonie w Superlidze zdecydowanie częściej Daszek grał na pozycji prawego rozegrania niż prawego skrzydła. Moryto i Daszek to nasi dwaj reprezentanci Polski. Obydwaj mają porównywalne warunki fizyczne. Mają w mojej ocenie znakomite wyczucie gry, czyli jak to się potocznie mówi, dobry timing i dobry feeling. Obydwaj doskonale wiedzą, kiedy wystartować do kontry, kiedy zostać, kiedy zabiec za plecami obrońców na koło. W mojej ocenie Daszek i Moryto to będą jedni z najszybszych i najbardziej dynamicznych graczy, jacy wezmą udział w zbliżającej się świętej wojnie. Graczy, którzy mają umiejętność podejmowania właściwych decyzji w ułamku sekund. Nie wiem, czy zauważyliście, że Michał Daszek jest prekursorem nowego elementu gry w obronie na skrzydle. Zwróćcie uwagę podczas świętej wojny, być może to pokażę, w jaki sposób broni piłki, które są podawane z kozła odbocznego rozgrywającego do skrzydłowego. Przeważnie w takich sytuacjach skrzydłowy obrońca odruchowo wystawia nogę i owszem, blokuje podanie, ale też dostaje natychmiast wykluczenie z gry. Daszek robi to trochę inaczej.
On ostatnio broni to podanie, padając swoim ciałem na boisko i zasłaniając tą przestrzeń podania swoim ciałem. W ostatnich kilku meczach udało mu się w ten sposób skutecznie przejąć kilka takich właśnie podań. Jeśli w wyjściowych składach Świętej Wojny na skrzydłach wyjdą Morito w Kielcach i Daszek w Płocku, to nie mam najmniejszego problemu z ich oceną, bo każdy z nich dostanie po 5 punktów, ponieważ w mojej ocenie to są skrzydłowi klasy światowej. Numerami 2 na prawym skrzydle będzie w Kielcach oczywiście Sigvaldi Gudjonsson, a w Płocku muszę przyjąć dwie opcje. Opcja numer 1 to taka, że będzie to Krajewski. W tym przypadku muszę wyważyć swoją ocenę pomiędzy jakością gry w obronie i jakością gry w ataku. I opcję numer 2, że będzie to Komarzewski. Z racji posiadania lewej ręki i bogatego doświadczenia międzynarodowego na prawym skrzydle, a oceniamy prawe skrzydło, z pewnością przewagę na tej pozycji ma Islandczyk. Natomiast Krajewski jest w mojej ocenie lepszym obrońcą i bardziej wszechstronnym graczem niż Islandczyk. Natomiast gdybym z kolei miał ocenić Komarzewskiego, to tu przewaga byłaby na pewno po stronie Islandczyka. W związku z tym za obsadę tego drugiego zawodnika na pozycji prawego skrzydła Gudjonsson otrzyma 4 punkty, a opcjonalnie, czy to będzie Krajewski, czy Komarzewski, 3 punkty. Zatem za obsadę na prawym skrzydle Kielce dostają 9 punktów, natomiast Płock 8 punktów. W punktacji ogólnej, po podsumowaniu ocen wszystkich dotychczasowych pozycji, na prowadzeniu są Kielce. Do końca naszej zabawy została już tylko ocena jednej pozycji, prawego rozegrania, ale żeby dodać trochę dramaturgii tej naszej zabawie, na samym końcu będzie także strajk. Coś, co może wywrócić całą naszą punktację do góry nogami, ale o tym powiem więcej w następnym programie. A kończąc dzisiejsze spotkanie, chciałbym, żeby w tej pierwszej wojnie sezonu 21-22 zarówno Daszek, jak i Morito, jak i Gudjonsson, jak i Komarzewski uraczyli nas takimi wkrętkami, żeby cała handbalowa Europa piała z zachwytu przez następnych kilka tygodni. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się.